Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Pomidorowy.pl i zapraszam was na drugi odcinek z Donkey Konga Country. A w dzisiejszym odcinku rozpoczniemy świat drugi pod nazwą Monkey Mines. Ciekawostka dotycząca świata 2 Monkey Mines. W wersji oryginalnej Candy Save Point jest dostępny po zaliczeniu poziomu Stop i Go. W późniejszych wersjach Candy Save Point będzie dostępny po zaliczeniu poziomu Millstone Mayhem i fragment przed wejściem na walkę z bossem tego świata, z Master Nekim. I rozpoczynamy pierwszy poziom w tym świecie pod nazwą Winky's Walkway. Zapraszam! Ciekawostki dotyczące poziomu Winky's Walkway. Pszczoła o imieniu Zinger z jakiegoś powodu w tej wersji jest koloru czerwonego, a w późniejszych wersjach zmieniono jej barwę z koloru czerwonego na niebieski. Jest to najkrótszy poziom z całej gry. No, rozpoczynamy sobie tutaj poziomik, troszeczkę mroczniejszy klimat i jesteśmy teraz najprawdopodobniej w kopalni. I jak widzicie, już na naszej drodze stoją jastrzębie, kremlingi. Akcja w tym poziomie normalnie, mua! Dokładnie tak, sorry, za bardzo się wczuwam, mimo że to jest post commentary. Ale dobra. Rozpoczynamy sobie poziom z Winkim, ponieważ tutaj jego imię widnieje na tym oto tytule. No i tutaj co? Mamy na naszej drodze przeciwników, standardowo. I teraz doszliśmy sobie do, powiedzmy, special stage'u, albo level stage'u, jak chcemy sobie to nazwać. I zdobyliśmy literkę N, co spowoduje, że będziemy mogli zdobyć literkę KONG i zdobyć dodatkowe życie, lub extra life. Tutaj mamy symbol espresso. I to już jest koniec poziomu, moi drodzy. Nie spodziewałem się szczerze, że będzie taki krótki poziom. Chociaż spodziewałem się, bo już wielokrotnie tę grę przechodziłem. Ale no cóż, troszeczkę szkoda, że ten poziom jest takim krótkim. Ale jest to troszeczkę poziom transformacyjny, który, że tak powiem, daje graczowi do zrozumienia, że zmieniamy świat. Nadszedł czas na Minecart Carnage. Jeden z, powiedzmy, ulubionych poziomów. Ciekawostki dotyczące poziomu Minecart Carnage. Sceneria tego poziomu została wykorzystana w późniejszym tego typu poziomie. Ten poziom jest najtrudniejszym poziomem z tej tematyki. A dlaczego, powiedzmy sobie szczerze, taki sobie? Ponieważ, bądźmy sobie szczerze, ale ja z tym poziomem mam takie wspomnienia, że ja dosłownie rage'owałem co drugie słowo. Co drugie słowo po prostu wychodziło ze mnie najgorsze, co mogło wyjść. Najgorsze emocje ze mnie tak zwane wychodziły. Ale no cóż, ten poziom jest takim poziomem, że po prostu podążamy sobie wagonikiem po torach i naszym zadaniem jest dostanie się na koniec poziomu, przy okazji omijając wagoniki z kremlingami, jak i innymi przeszkodami. Muzyczka jak najbardziej szanuję i jesteśmy najprawdopodobniej w głębiach kopalni, bo o ile na pierwszy poziom, czyli Winkley's Walkway, to na przykład w tym pierwszym poziomie z tego świata, który był przed chwilą, to tam byliśmy, nie wiem, gdzieś tak w połowie, powiedzmy prawie, żeśmy się wynurzali. A tutaj widać po scenerii i po tym, co tu się dzieje, że jesteśmy troszeczkę w takiej głębi. Jakbyśmy byli gdzieś, nie wiem, bardzo głęboko pod ziemią. Więc tak, jedziemy sobie z koksem i tutaj kremling mnie zaatakował. Niebywałe, dosłownie niebywałe. Za dzieciaka normalnie ja tu tak rage'owałem, tak tutaj sobie nie dawałem rady, że to jest po prostu masakra, nie? Żaden z poziomów nie sprowadzał mnie do takich rage'y jak ten. Chociaż nie, powiem, że późniejsze poziomy również mnie doprowadzały do rage'y, ale o nich dopiero w późniejszych odcinkach. Jako że idziemy z tradycją, że odcinki co świat, to w tym odcinku przejdziemy cały drugi świat. A w trzecim odcinku będziemy mieli cały trzeci świat i będzie wszystko cacy. Tutaj będziemy robić poziom pod nazwą Bouncy Bonanza. I bądźmy sobie szczerzy, bo pewnie zauważyliście, że są tak zwane ekrany z ciekawostkami. Coś, co zrobiłem w Crashu Bandicoot 2. Otóż mogę tylko tak szybko off-topując powiedzieć, że nie będzie w każdym poziomie ekranów z ciekawostkami, bo ja się staram jakby wybierać te takie najciekawsze ciekawostki. Jak to, jakkolwiek to brzmi. A myślę, że nikogo nie interesuje na przykład, nie wiem. No ciężko mi teraz wymyśleć jest, ale generalnie staram się te najciekawsze wybrać ciekawostki. Takie jakie są, bo czasami są poziomy bez ciekawostek. Co można zauważyć.
Jest to drugi typ poziomu w jaskini, jak sami zresztą słyszycie po soundtracku, jak i po tym, co się tutaj dzieje. Moja ulubiona muzyczka. Oczywiście nagrywam ten odcinek zaraz po nagraniu odcinku pierwszego. Pierwszego odcinka, przepraszam. To nie mam pojęcia, czy seria się wam troszeczkę spodobała. Być może tak, być może nie. Mam nadzieję, że tak, trzymam kciuki. Mam nadzieję, że wam gra przypadnie do gustu. Mimo, że jest to troszeczkę taka platformówka, jak dużo osób może powiedzieć, dla dzieci. No ale dużo platformówek wygląda jak gry dla dzieci, więc nie ma co tutaj szczerze szczępić ryja za przeproszeniem. I przyszedłem znowu po Winkiego, ponieważ Winki chyba będzie teraz jedynym zwierzakiem, który będzie reprezentował świat numer 2, z tego co przynajmniej ja widzę. Chociaż nie pamiętam dokładnie, tutaj mogę przyznać, że nie pamiętam dokładnie, czy będziemy mieli jeszcze innego... Nie, czekajcie, Expresso będziemy mieli. Tak, w późniejszym poziomie będzie Expresso. Kremlingi tutaj za wszelką cenę chciały mnie zgnieść, ale im się to nie udało. Również pszczółce się nie udało. Co jest ciekawe, pszczółki, te pszczoły w... lub osy właściwie, co widzimy tutaj, to w wersji na Game Boy Advance one są koloru czerwono-niebieskiego w tym poziomie, co jest dosyć interesujące, ale tak jak powiedziałem, wersję na Game Boya będziemy sobie ogrywali w przyszłości. Nie teraz, tylko dopiero w przyszłości. I mamy ostatnią literkę G, co daje nam Kong i dzięki czemu mamy ekstra życie. Tak, każdy, że tak powiem, poziom będzie miał 100% pod tym względem. Mam nadzieję, że te sekrety nie liczą się do 101%, bo jeżeli tak, to mam troszeczkę zdziepko przesrane, bo ja znam tylko połowę sekretów w tej otóż gierce. Ale powiem tak, jak tu nie kochać tej gry? David Wise, po prostu pokazałeś, chłopie, kawał dobrej roboty, jeżeli chodzi o soundtrack. No dobra. Bouncy Bonanza mamy za sobą, więc czas na Stop i Go Station. Ciekawostka o poziomie Stop i Go Station. Z jakiegoś powodu w wersji na Game Boy Advance leci tutaj muzyka z poziomu Minecart Carnage, czyli inaczej z poprzedniego poziomu w samej grze. Być może limitacja pamięci nie pozwoliła na danie pierwotnego soundtracku z wersji SNES-owej. I powiem wam szczerze, że muzyka z tego poziomu, pomimo tego, że jest wyróżniająca się od poprzednich muzyczek, to powiem szczerze, że jest ona jak najbardziej cool. Troszeczkę mroczniejsza, aczkolwiek wpada w ucho. Nie wiem czemu szczerze, ale słuchając sobie tego soundtracku z tego poziomu, czyli wiecie, Stop i Go Station, to miałem przez chwilę wrażenie, jakbym grał w Earthbounda, inną produkcję na SNES-a. Albo Mother 3, jak to się pierwotnie chyba nazywało, albo Mother Zero? Nie pamiętam szczerze, jak Earthbound się nazywał w Japonii. Ale powiem tylko jedno. Zadaniem w tym poziomie jest przede wszystkim to, jak widzicie, mamy tutaj kremlingi z czerwonymi oczami. Jak widzicie, podczas gameplayu widzimy takie beczki z napisem Stop i Go. Z napisem, nie z napisem. I te beczki mają nad sobą światła. Żeby... musimy uruchomić właściwie te beczki, a raczej do nich podejść i z tak zwanego start wejdą na stop i będzie wtedy jakby poziom rozjaśniony na kolor czerwony. Nie, przepraszam, to jest go i stop. No to mamy stop i go, czyli jak jest na zielono, to wtedy jest napis go, a jak jest na czerwono, to jest stop. I dzięki czemu te kremlingi w magiczny sposób idą spać, czy nie wiem co one robią, czy udają jakby pancernika i wtedy... możemy zrobić coś takiego, że wykorzystać to i dostać się na platformy dalej, ponieważ gdy one się przebudzą, to niestety, wybaczcie mi, ale insta-kill, bo albo stracicie Diddy'ego, albo Donkey Konga, a jeżeli będziecie mieli tylko Diddy'ego lub tylko Donkey Konga, to sorry memory, ale giniesz. Mam nadzieję, że to sposób ciekawy wytłumaczyłem i sposób zrozumiały. Ale dobra, Stop i Go Station mamy zaliczone w 100%. I co, będziemy teraz szli chyba do zapisu z tego co widzę? Candy Save Point, dokładnie tak. Przy okazji, nie wiem czy wiecie, ale Candy Kong ma również swoją minigierkę w wersji na Game Boy Advance. Pewnie widzicie teraz to wszystko na ekranie. I teraz sobie jeszcze polatamy z Funky Kongiem. Gdybyśmy ogrywali wersję na Game Boya, to przypominam raz jeszcze, mielibyśmy minigierkę z łowieniem ryb, ale ją dopiero odkryjemy sobie w wersji na Game Boy Advance. I
Coś chciałem jeszcze powiedzieć, ale zapomniałem, cholera jasna. No nic, robimy następny poziom sobie. I to jest troszeczkę poziom w innych klimatach, bo jak widzicie, są tutaj takie azdeckie budowle czy coś takiego. Tutaj również kremlingi łażą takie umięśnione dosyć. I powiem wam tak, jedyny Kong, jaki reaguje na ich zwykły atak, to jest właśnie Donkey Kong. Bo gdybyście zaatakowali tych kremlingów Diddy Kongiem, to skończyłoby się to najprawdopodobniej tak, że oni by was odepchnęli. No, by was odepchnęli. Ale dobra, co chciałem jeszcze powiedzieć? Chcę jeszcze trochę nawiązać do Stop i Go Station, do poprzedniego poziomu, bo jest jeszcze jedna rzecz, o której nie powiedziałem, a mianowicie taka, że w wersji na Game Boy Color, w tamtym poziomie, jak mieliśmy barwę czerwono-zieloną, wiecie, ze względu na te beczki, to w ogóle te beczki zostały wyłączone w wersji na Game Boy Color, co jest dosyć interesujące, dlaczego tak zrobili. Ale cóż, robimy teraz poziom Millstone Mayhem, ten legendarny poziom w wersji Game Boy Color albo Advance'owej. Chyba to było na Advance'ie, że dopiero po tym poziomie odblokuje wam się Candy Shop. Tak, Candy Shop. No wiecie, o co chodzi, jak jest Candy Kong. To miejsce z Candy Kong się wam odblokowuje. Jak widzicie, tutaj zaatakowałem Diddy Kongiem i niestety, ale Kremlin zaśmiał mi się prosto w twarz, czyli pokazał tak zwaną zniewagę. W dzieciństwie, gdy przechodziłem ten otóż poziom, powiem wam szczerze, że nie miałem z nim żadnych problemów, ale dziwnym trafem mój kolega, gdy dałem mu pada od SNES-a, to on miał z tym poziomem takie wielkie problemy, że aż nawet zgame-overował w tym poziomie. I ja tak się patrzę na niego, odwracam i mówię sobie: stary, o coś, co się stało? A on takie do mnie, że no nie potrafi obsługiwać tych przycisków, w ogóle nie potrafi grać na SNES-ie. I ponownie mamy Winkiego, albo Winki. Nie wiem w sumie, czy to jest on, czy ona. Nawet na Wikipedii nie jest napisane, czy to jest she, czy he. Więc powiedzmy, że to jest ona. Żaba, bo w końcu to żaba, no nie? Ale tak, za dzieciaka mój znajomy miał problemy z tym poziomem, ja w ogóle ten poziom przechodziłem za pierwszym razem i ja uwielbiałem ten poziom ze względu na soundtrack, jak i te budowle w tle i te pochodnie w ogóle. Ja wiem, że przepraszam na emocje, że się podniecam takimi rzeczami, no ale ludzie, SNES. Ja podziwiam tą konsolę, że ona coś takiego udźwignęła, naprawdę. SNES to jest mua. Po prostu, kurde, Rare... Pokazaliście kawał dobrej roboty. Jestem z was dumny normalnie. Ale cóż, Millstone Mayhem, czyli ostatni poziom, mamy zaliczony ze świata numer 2, więc czas pograć sobie z Cranky Kongiem. I co ciekawego Cranky Kong nam teraz powie? A on opowie o Winky, że Winky również występuje w poziomu Barrel Canyon. I coś tutaj chyba nawiązuje trochę do rund bonusowych. No ale dobra, nadszedł czas na drugiego bossa, Nekis Nuts. I uwaga, ale ten Nekis, co widzicie tutaj w nazwie, również on się powtarza jako boss. Więc nie chcę, żebyście byli zaskoczeni. I tutaj przy okazji zrobiłem sobie save state'a przed walką, ponieważ często było tak, że emulator mi dawał, wiecie, tak zwany brak odpowiedzi. Więc mamy tutaj na środku walki oponę i jak widzicie, Nekis to jest troszeczkę taki struś, który wypuszcza na nas orzechy. Naszym zadaniem jest po prostu odbijanie się od tej opony i zaatakowanie go w głowę 5 razy. Po piątym razie on właśnie zrobi coś takiego, straci przytomność, a naraz spadnie wielki banan z napisem Nintendo, dzięki czemu pokonaliśmy drugi świat i pokonaliśmy bossa numer 2. Dzięki czemu odblokowaliśmy sobie Win Valley, ale Win Valley zostawimy sobie na odcinek numer 3, ponieważ jest to świat numer 3. Tak więc cóż, moi drodzy, to by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Troszeczkę krótkawy, ale widzicie, świat drugi nie był jakoś tak szczególnie długi. Tak więc co jedynie mogę was zaprosić do przeczytania opisu, bo w opisie troszeczkę się pozmieniało. Przede wszystkim, jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by być na bieżąco ze wszystkim, co ja wrzucę. Jeżeli tobie, drogi widzu, się spodobało, to chciałbym, abyś zostawił łapkę w górę, bo byłoby mi bardzo miło, nie będę tego ukrywał, że nie. I co? Widzimy się w kolejnych odcinkach, więc jeszcze raz, mam nadzieję, że jestem informatywny i mam nadzieję, że seria wam się ogólnie podoba z Donkey Konga. Na razie, trzymajcie się, cześć!